Więc dzisiaj postanowiłem sobie nagrać wideo zamiast odpowiadać pisaniem na klawiaturze. Możliwe, że lepiej więcej informacji przejdzie przez moje usta niż przez moje palce. Więc pytanie, co może być źle, jeżeli po trzech seriach uginania na ławce rzymskiej w cudzysłowie pompa na dolnych prostownikach jest po prostu nie do zniesienia? Muszę chwilę posiedzieć, aż krew zejdzie, bo nawet się chodzić normalnie nie da. Dodam, że zdiagnozowana dyskopatia odcinka lędźwiowego, ale się zastanawiam, czy aby na pewno jest to genezą tych dziwnych odczuć. O ciągach nie mówię nawet, bo wtedy pierwszych seriach wstępnych jest najgorzej, a z każdą kolejną serią mam wrażenie, że coraz gorzej odczuwam, że to... i tak dalej, no, nieważne. Jakieś pomysły, czy szukać fizjo ogarniętego w trójboju? Ja bym tak w ogóle nie przeceniał tych fizjoterapeutów ogarniętych w trójboju, bo jak widzę, jak oni uczą stemmenów martwego ciągu, to dobra, tak mi się tylko na głos pomyślało. Więc po pierwsze, to jest pompa i tak samo jak pompę czujesz na mięśniach piersiowych, to ci ojej, jak fajnie pompa jest na klacie. Czujesz się na bicepsach, o jak fajnie, bicepsy mam spompowane. Ale jak poczujesz się na przykład na barach, taką, jak to się mówi, kurewską pompę, to już się nieprzyjemnie czasem robi, bo ręce opadają po prostu. Nie? Wsiadam do samochodu kiedyś po treningu i nie mogłem kierować nim dosłownie i zadrapałem sobie cały bok, wyjeżdżając z parkingu, gdyż nie miałem nawet władzy w rękach. Albo nauczony tym właśnie przykładem, pompa na barkach, siadam w samochód, czekam 10 minut, czekam 20 minut, a tu barki dalej palą. I to jest też bolesne i drugim takim miejscem jest właśnie dolny grzbiet, kiedy pompa po prostu jest nie do zniesienia. Nie jest to nic, co jest związane z dyskopatią. Jest to zazwyczaj, po pierwsze, pompa. Po drugie, jak tej pompy trochę uniknąć, trzeba pomyśleć. No, być może jedną z takich wielkich rzeczy, które ja uczyniłem, aby nie mieć takich wielkich pomp, było to, że nauczyłem się, jak aktywować pośladki. Aktywowanie pośladków, no to już materiał był przerabiany wielokrotnie, ale co wystarczy? Wystarczy nacisnąć sobie tutaj taki punkt, 15 sekund takiego masażu najwyżej na tym punkcie i pośladek włączony. To jest jeden z 6 metodów, jakich używam, ale moją taką główną metodą jest po prostu zaparcie się w ten sposób i napieranie karkiem w tył, gdzie podbródek wchodzi do środka, prawda? Robimy 3 serie po 5 sekund czegoś takiego i to powinno włączyć pośladki, ale też hamstringi, ale też powiedzmy łydki nawet. Często ludzie mają nawet wyłączone hamstringi, tylko pośladki się włączają i wtedy plecy nadrabiają. Ta technika jego martwych ciągów widocznie albo prostowania tułowia z opadu jest bardzo prostownikowa, więc jeżeli mamy taką technikę, trzeba przenieść część tej pracy na staw biodrowy, czyli na przykład inaczej ustawić maszynę do prostowania nóg albo popracować nad techniką martwego ciągu, tak żeby ruch był wykonywany przez biodra. Takim najłatwiejszym trikiem jest zrobić martwy ciąg na sumo. Po prostu zmniejsza to angażowanie się po prostu prostowników, ale też pośladków. Co jeszcze? Można zrobić martwy ciąg na prostych nogach, na postawie sumo albo po prostu szerokiej. Czyli po prostu w którymś momencie, czym szerzej się staje, tym mniej, bo mniej się czuje plecy, a bardziej się czuje nogi i wszystko idzie bardziej w nogi, a mniej w plecy. Czym wężej się stoi, tym bardziej plecy się zaokrągla i tym bardziej będzie pompowało te plecy. I drugi sposób, po prostu nigdy nie robić wysokich powtórzeń na prostowniki, chyba że na sam koniec treningu, kiedy już możemy sobie z tą pompą poradzić. Czyli na przykład mamy plan 10x10, cóż, to nie jest dla Ciebie plan. No nie możesz robić go w martwych ciągach albo w przysiadach. No, mógłbyś go robić na jakiejś maszynie, która nie angażuje specjalnie prostowników. Tutaj na tym planie jednak będzie ciężko. Prostowniki się będą i tak pompować przy nawet małej ilości powtórzeń. Zależy
jak anaboliczny też jesteś, bo jeżeli ktoś jest odwodniony na przykład, pozbawiony sodu, pozbawiony aminokwasów pewnych, które stymulują tlenek azotu, oczywiście ta pompa się zmniejsza, ale przedtreningówki powinny raczej być takie niepompujące. Serie rozgrzewkowe po jednym powtórzeniu, za to dużo tych serii. I teraz uwaga, taki coś, co ja używam najczęściej, bo szkoda by tego nie używać nawet. Ustawiam ławkę skośną 45 stopni i na niej się kładę pomiędzy seriami. Nie jest to ławka zupełnie do położenia się, nie jest zupełnie do siedzenia, jest coś pomiędzy. I w tym momencie bardziej już napiszę mięśnie brzucha niż prostowniki. Głowa jest podniesiona od ławki, nie leży na ławce. W tej pozycji zazwyczaj każę wszystkim odpoczywać, żeby prostowniki miały maksimum odpoczynku pomiędzy seriami. Chodzenie między seriami pogarsza sprawę, wiadomo. Stanie, jeżeli stoimy, to odchyleni w tył. Jeżeli się możemy o coś oprzeć, to dobrze się oprzeć o jakiś, nie wiem, jakiś stolik, jakąś maszynę, jakąś, na przykład maszynę do prostowania tułowia. Także sprawa jest po prostu management pompy. I nie, proszę nie mylić tego żadnym fizjoterapią. Z fizjoterapii ewentualnie, to nie jest fizjoterapia ściśle, to należy zrobić sobie powięziówkę przed treningiem, czyli powięziówka, czyli zabieg na powięzi, głasza, tak? Bierzemy sobie kawałek blachy i jedziemy nią od pośladków do, powiedzmy, w górę pleców. Wystarczy prawdopodobnie do wysokości mięśnia kapturowego dojechać, dolnych jego granic, no powiedzmy na wysokość serca. To wystarcza ewentualnie, no ktoś może masaż robić sobie przed treningiem, a ktoś inny sobie robi te rolowanie na foam rollerze. Jednak nie sądzę, że to jest optymalne, gdyż tutaj ta pompa tak naprawdę nie boli nas przez to, że jest ukrwiony mięsień. Boli nas to, że mięsień po prostu przechodzi ekspansję i naciska na sąsiadujące tkanki, rozpiera je. Jeżeli sobie wyobrazimy balonik wpuszczony w buteleczkę i dmuchamy ten balonik, to ten balonik ekspansji przechodzi, aż zacznie napierać na tą butelkę. Teoretycznie możemy rozbić tą butelkę dmuchaniem, pompowaniem balonika. I teraz oczywiście takie rzeczy się raczej nie staną, jak rozbicie tej butelki, ale to naszą butelką jest powięź. I powięź powiększamy właśnie za pomocą głaszy, czy zabiegów powięziowych takich, fascia abrasion technique. Fascia to jest taka membrana, może nie szkło, ale jest równie uparta na takie rozdymanie i właśnie w powięzi mamy 6 razy więcej receptorów na naciągnięcia, napięcia niż mamy w mięśniach i dlatego czujemy tak naprawdę powięź tutaj. Inna sprawa, że ponieważ dolny grzbiet, a także barki są bardzo unerwione, są unerwione obszary, w tym przypadku tutaj trzeba brać pod uwagę, że może być też jakiś nacisk na nerwy ewentualny, ale to ciężko mi tak po prostu zagwarantować, że to jest to. Dlatego te dwa obszary dość mocno bolą, czyli zazwyczaj właśnie takie powięziówka, aktywacja pośladków i hamstringów, stawanie szerzej i ławeczka do odpoczynku pomiędzy seriami. Jeżeli chcecie, to możecie na zimnej podłodze w zimę teraz odpoczywać, tylko że może ktoś po was przejdzie, także nie polecam. No to więc miało być jedno pytanie, ale no widzicie, to jest takie pytanie, na które nie mogę odpowiedzieć pisząc, bo by mi palce chyba odpadły od ilości słów. Więc kto uważa, że to jest taki dobry tip, albo może ma lepsze jeszcze jakieś tipy, albo inne tipy po prostu na pompę dolnego grzbietu, może o czymś zapomniałem, coś, czego sam już nie wiem, nie stosuję albo stosowałem, proszę wpisać sobie w komentarzu. Jeżeli komuś to pomoże, dajcie mi lajka. Jak nie pomoże, to też dajcie mi lajka. I jeszcze subskrypcję. Na razie.